Cześć. Witam Cię dzisiaj na kanale Fotografia jest fajna w nietypowy sposób. Jesteśmy na festiwalu w Legionowie Prog Rock Fest 2021. W związku z tym, że robimy tu zdjęcia, więc jest to idealna okazja na temat, żeby pomówić o fotografii koncertowej, ponieważ wiele takich pytań było. Jak się przygotować, jak się zachowywać, jaki zabrać sprzęt. No oczywiście aparat, to wiadomo. I ogólne zasady fotografii koncertowej dzisiaj chciałem opowiedzieć, ale tu w tej chwili jest próba. Przygotowują się do czwarty zespół, już przygotowuje się do próby, będą cztery zespoły dzisiaj, taki maraton. Skończy się pewnie po północy. Dlatego ja za chwileczkę stąd się zabiorę i pójdziemy sobie spokojnie gdzieś tam za na bok, foyer, czy jak to się nazywa, żeby tam nagrać już w ciszy i spokoju ten właściwy film. Lecimy. Tu jest spokój. Przynajmniej na razie, bo później jak zaczną przychodzić widzowie, to tu też będzie tłum ludzi, ale w tej chwili jeszcze dopiero trwa próba, więc wyniosłem się stamtąd ze sceny i wszedłem tutaj na to patio, czy jak to się nazywa. Przygotowałem sobie karteczkę o to, żeby nie zapomnieć, o czym mówić, więc najpierw zacznijmy od zasad. Są pewne zasady, które obowiązują w czasie fotografowania koncertu. Są różne koncerty. Bo koncert taki gdzieś tam robiony piknik charytatywny, czy piknik robiony przez jakąś gminę, czy dzielnicę, to jest całkiem co innego. Tam można sobie podchodzić, robić zdjęcia cały czas. Ale jeśli uda Ci się dostać akredytację na fotografowanie jakiejś gwiazdy, no to wtedy są pewne zasady. Określone. Zbiera się przeważnie gdzieś z boku, trzeba wiedzieć, że nie tam od pobliżu, tylko gdzieś tam od tyłu. Jest miejsce, gdzie trzeba przyjść, patrzeć, gdzie się inni fotografowie zbierają. No i wychodzi wtedy przeważnie menadżer i mówi, nie macie tylko trzy utwory? Znaczy, to nie to, że on Cię nie traktuje poważnie, tylko on Cię nie lubi. Z założenia, ale musi z Tobą współpracować, ponieważ Ty jesteś te media, które jego gwiazdę reklamują. Więc trzy utwory i jeśli powiem, i to jest wszystko praktycznie, no nie wiem, no zależy chyba, że jeszcze ma jakieś inne rzeczy, które chcę powiedzieć. Jeśli nie powiedział nic na temat lampy błyskowej, to znaczy, że można używać lampy błyskowej. I wtedy wchodzisz pomiędzy publiczność, a scenę z gwiazdą. Nie wolno dotykać sceny, bo jeśli są ochroniarze, to od razu ci dadzą po łapach. Więc nie dotykasz sceny, bo no takie mają zasady. I wszyscy się rozstawiają. Jeśli to jest porządna gwiazda, a większość takich jest, da Ci zdjęcie. Ona da Ci zdjęcie. Zdjęcie polegające na tym, że profesjonalista spojrzy po kolei w każdego fotografa, w każdemu w obiektyw spojrzy. I zrobi to przeważnie dwa razy. Albo na gdzieś tak na początku, a w połowie pierwszej piosenki. I drugi raz może być przy trzeciej piosence, albo czasami w tej samej jeszcze piosence zrobi drugą rundkę, taką pach, 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 pach. Dlatego na początku nie ustawiaj się na skrajnych, tylko bardziej środka się trzymaj. Złap sobie taką przestrzeń, którą tu masz i poczekaj, jak zobaczysz, że on spojrzał na tamtego, spojrzał na tamtego, wtedy nawet jeśli nie jesteś gotowy, to zdążysz się przygotować i zrobić to zdjęcie, które o to chodzi. To, które masz dokładnie, kiedy patrzy ci się w kamerę. Takie zdjęcie jest Ci potrzebne. I takie zdjęcie Ci zawodowiec Ci da. Da, tylko Ty musisz o tym wiedzieć. Jak to Ci zrobi, no to wtedy masz, odpoczywasz. I co? Zasada. Musisz zrobić różnorodne zdjęcia. Nie to, że skupisz się na gwieździe i będziesz tylko pstrykał tą gwiazdę w nieskończoność. Wymieniaj obiektywy. Zmieniaj perspektywę. Przejdź na bok, cofnij się. Masz te trzy utwory, przeważnie trzy utwory, które możesz robić. A czyli to jeszcze czasami jest tak, że trzy utwory plus na przykład bis na koniec. Więc warto siedzieć do końca, bo w czasie bisu można wyjść i zrobić ciekawe zdjęcia. W innych, tak tutaj na Prog Rock Fest, nie ma takich ograniczeń. Po prostu można robić przez cały czas. To jest też fajne, ponieważ ja z założenia, wchodząc na tą salę, gdzie my mamy pełne uprawnienia, czyli ja jestem w stanie, mam prawo wejść na scenę w razie koncertu, ale wchodzenie na scenę, tu było dalej jeszcze, na scenę nie wchodzimy. Nawet jeśli możemy to zrobić, to nie, ponieważ podstawowa zasada. Ci ludzie tu zebrali się po to, żeby słuchać muzyki i oglądać muzyków, a muzyk po to, żeby grać dla ludzi. Fotograf jest tam rzeczą dodatkową.
on nie jest rzeczą najważniejszą, nie jest tym najważniejszym elementem, który ma się wszędzie wpychać. Robisz zdjęcia, rób tak, żeby cię nie było widać. To jest ważne, jest tutaj ubiór. Ubiór powinien być adekwatny do tego, co się dzieje. Jeśli robisz disco polo na plaży, no to musisz być ubrany jak plażowice. Wszyscy jednakowo. Nie możesz tam pójść w czarnych glanach i w czarnej koszulce z napisem jakimś tam. Natomiast jeśli robisz heavy metal, no to jak pójdziesz jak disco polowiec, to wszyscy będą się na ciebie gapili. Będziesz skupiał na sobie wzrok. Jeśli będziesz fotografował występ, tak jak ostatnio byliśmy, występ chóru prawosławnego i idziesz, no to jako fotograf powinieneś ubrać się przynajmniej na ciemno, elegancko, a najlepiej w garniturze, jeśli to jest kościół. Musisz pamiętać o zachowaniu właściwego ubioru, ale po to, żeby się nie wyróżniać z tłumu, żeby nie zauważyli cię, że ty przechodzisz, robisz zdjęcia, oni cię nie widzą. Widzowie są skupieni na tym, co się dzieje na scenie i to jest bardzo ważna zasada. Ty jesteś tam elementem dodatkowym, a nie podstawowym. Podstawowy jest artysta na scenie i tłum fanów czy widzów, która go ogląda. Przykłady tak jak... A nie, przykładu nie będę rzucał, bo i tak się ten skończymy. Tum, 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 tum. Wchodzenie na scenie, powiedziałem. Nawet jeśli można wejść, to nie wchodzi. Przy czym wchodzenie na scenie, to tu jest coś takiego jak próba. W tej chwili jest próba. Znaczy, ja nagrałem tam wstęp na próbie i teraz się zmieniam. Dorota tam robi zdjęcia, ale ja chcę nagrać materiał, zanim się zacznie koncert, żeby później mógł robić zdjęcia. Próba jest idealna do tego, żeby porobić zdjęcia z bliska. Na próbie, to zdjęcie jest zrobione na próbie. Takiego zdjęcia nie da się zrobić w normalnych warunkach, ponieważ ostatnio jest taki zwyczaj, nie wiem, ostatnio od kilku lat, że perkusista jest otoczony, żeby mu dźwięki nie wchodziły, otoczony jest plexi i dojście do niego, żeby zrobić mu zdjęcia jest no ciężkie. I zrobienie takiego zdjęcia perkusisty, to jest tylko na próbie, kiedy ja podszedłem i spojrzałem mu prosto z odległości, nie wiem, metra czy półtora w twarz i on spojrzał na mnie i w tym momencie zrobiłem mu zdjęcie. Przy czym robiąc zdjęcia na próbie, to znaczy tak, jeśli masz obowiązek zrobienia całego materiału, to próbę też robisz po to, że ten materiał jest ci potrzebny. Jeśli nie masz obowiązku, to większość zdjęć z próby pójdzie do wyrzucenia. Ponieważ na próbie jest inne światło, albo go w ogóle nie ma i inaczej są ubrani, czy nie mają inną koszulkę. Albo musisz to zamaskować, zamarkować tym, żeby to nie było widać. I warto, jeśli możesz, przyjść na próbę i porozmawiać na próbie. Od razu, jak mówię, lampa błyskowa. Jeśli nie ma zakazu używania lampy błyskowej, to znaczy, że można używać lampy błyskowej. Ale najważniejszym elementem, moim zdaniem, jest oddanie nastroju koncertu, czyli walnięcie taką lampą puf, i wyrwanie tego piosenkarza, który gdzieś tam był z tła, jest bez sensu, bo to tylko popsuje go. Ale świadomie użyta lampa, to jest świadomie użyta lampa. Lampa, która patrząc na zdjęcie nie powiesz, nie, to było naturalne światło, akurat tak zaświecił reflektor na niego, na twarz. Nie. Oni wyłączyli w ogóle prawie światła, a na niego w ogóle nic nie świeciło. On był cały czas w cieniu i nie było innego wyjścia. Trzeba było mu postawić lampę przed nos i zdalnie ją wyzwolić na minimalnej sile błysku, żeby tylko tam go masnęła, żeby zobaczyć, jak tam on wygląda. Wbrew pozorom, bo testowałem to wtedy, bo w tym roku nie mam lampy błyskowej. To jest sprzed 2 lat, bo w ubiegłym roku nie było z powodu pandemii. Więc to jest sprzed 2 lat, wtedy używałem lamp błyskowych i przyzwyczaiłem ich na próbach do tego, że lampa błyska i ustalałem sobie siłę błysku już na próbie. I w efekcie dla nich też jest ważne dobre zdjęcie. I jak widzą, że ty wiesz, co robisz, a nie tylko walisz tą lampą tak bez sensu, bo walisz, oni widzą, że to, co robisz, ma sens i z tego może wyjść dobre zdjęcie, to oni ci pomogą. Oni ci zagrają to, żebyś ty mógł zrobić im dobre zdjęcie i ta lampa błyskająca im w oczy nie będzie im przeszkadzała. Nawet jeśli on przez 5 minut później nie będzie nic widział, to będzie się trzymał kurczowo mikrofonu i to mu wystarczy. On nie zgubi niczego i nie przestanie śpiewać, dlatego że on wie o tym, że widział już cię na próbie, ma do ciebie zaufanie i wie, że to, co zrobiłeś, jest słuszne. Bo oczywiście takich błysków w trakcie koncertu to można mu zrobić 1. No, góra 2. I nie więcej, bo najważniejszą rzeczą, pierwsza zasada to jest on i publiczność, a nie ty dla dobrych zdjęć.
Także lampa błyskowa tak, ale bardzo świadomie używana. Kadry. Miałem wspomnieć o tym, że należy używać różnorodności zrobić. Czyli tak jak my robimy w tej chwili dokumentację jakby całego tego festiwalu, wszystkich koncertów, to ja standardowo zaczynam od szerokiego kąta. Tam są fotografowie, którzy robią zdjęcia, już zaczynają przy scenie, a ja idę na sam koniec i robię szerokie ujęcie. Takie szerokie ujęcie też ci jest potrzebne. I powoli robię takie zdjęcie, a następnie zaczynam się zbliżać jakby do nich. Robiąc stopniowo, sylwetkowe, później dochodząc do portretów. I tu dochodzi jeszcze jeden element, który powiedziałem. Patrz i ucz się. To znaczy, dobrze jest, jeśli nie masz doświadczenia, usiąść sobie z boku, nawet możesz stracić pół utworu. To nie ma znaczenia, jeśli masz tylko trzy utwory. I popatrz, co robią inni fotografowie. Jeśli oni mają doświadczenie, to popatrz. Czemu tamten facet wszedł za kolumnę i stamtąd robi zdjęcia? Może to jest jakieś ciekawe ujęcie. Więc ty później pójdziesz, nie mówię, że zmałpować, ale zainspirować i popatrzeć, co on stąd widział. Bo może on zobaczył coś, czego ty nie zauważyłeś. Może jakiś ciekawy kadr, może jakieś ujęcie ciekawe, może jakieś tam światło, które wejdzie z boku. Także patrz, obserwuj innych fotografujących, no i to też po to, żeby nie włazić im przed obiektyw. Patrz tak, żeby kultura była pewna, czyli ten robi zdjęcie, poczekam, nic na siłę. Ja nie muszę zrobić 200 zdjęć z takiego koncertu. Mi wystarczą dwa zdjęcia dobre z koncertu. Bo wiedziałem przy głośniku, ważną rzeczą na głośnych koncertach, tak jak ten, jest głośny, bardzo głośny. Zatyczki do uszu. Bezpieczeństwo i higiena pracy, to się nazywa. Kiedyś. Zatyczki do uszu, bo jeśli jesteś słuchaczem i siedzisz po środku sali i ta kolumna jest w odległości tam, nie wiem, 20-30 metrów, to jest okej. Okay. Ale jeśli ty tutaj zobaczyłeś, że ten kadr będzie w tym miejscu i stajesz koło kolumny i kolumna jest metr od ciebie i jak ci walnie, to ci to bębenek wyjdzie z drugiej strony. Więc niestety, chcesz posłuchać muzyki, usiądź sobie z tyłu, wyjmij zatyczki, posiedź, obejrzyj. Chcesz robić zdjęcia, włóż zatyczki, zasuwasz pod scenę. Pod sceną, moim zdaniem, zatyczki są obowiązkowe, żeby przeżyć to, czyli nie znaczy przeżyć, żeby nie ogłuchnąć po prostu. Masz wyjść stąd w takim stanie, jak wszedłeś. Światło. Ważna rzecz. Na scenie, sceny mogą być przeróżnie oświetlone, natomiast jeśli jest to koncert jednej osoby albo zespołu, to z reguły jest dużo świateł. Raczej w 90%, w 80% na scenie jest dobre światło. Czyli tego światła jest wystarczająco dużo, żeby była dobrze oświetlona twarz. Twarz. Z tyłu czarne, ciemne tło. W związku z tym musisz skupić się na tym, żeby ta twarz była dobrze oświetlona. I się okaże, że jak zaczniesz mierzyć światło na twarzy, to ty możesz używać czasów całkiem przyzwoitych. Nie musisz lecieć na czułości tam ileś tysięcy, że ta twarz, a twarz jest najważniejsza w tym momencie. Jeśli reszta ucieknie w czerń, nie ma problemu. Byle twarz była dobrze naświetlona i była ostra. Kiedyś było to bardziej skomplikowane ustawienie światła. W tej chwili to jest tam tak zwana metoda na głupa, czyli robisz zdjęcie, patrzysz na twarz, za jasne. Najlepiej, jeśli światła nie pulsują, nie latają, przełączyć się na manual. Robisz zdjęcie, za jasne. Korygujesz. W jedną, w drugą, w trzecią stronę masz trzy elementy. Czas, przysłonę i czułość, czyli możesz regulować. Ustawiasz tak, żeby było troszeczkę za jasne. Zawsze będzie przeważnie, będzie za jasne. Ustawiasz ciemniejszą twarz. Robisz zdjęcie. Jeszcze troszeczkę. Robisz zdjęcie, teraz jest dobrze. I zostawiasz w manualu. Nawet jeśli się odsuniesz, czy przysuniesz, to światło na twarzy, jeśli to jest stałe światło, to się nie zmieni. Jesteś w stanie zrobić ileś zdjęć na manualnych ustawieniach, ponieważ one są wtedy najwygodniejsze. Jakie one będą? To jest nieobliczalne. Z reguły reflektory sceniczne mają 5200 czy 5500 kelwinów, czyli mają światło słoneczne, ale nie wiadomo jakie. Ja i tak robię w RAW-ach zawsze. Robię w RAW-ach i balans bieli. Albo mam zablokowane na słoneczko, i to przeważnie, czasem puszczam na automacie. Znaczy w tej chwili jest aparat, ten kręci na automacie, ale aparat mój, który tam leży, obok tutaj, jest ustawiony na słoneczko. I przy czym, jeśli światło się zmienia, wszystko szaleje, mrugają światła, reflektory, lasery, to twój aparat będzie tak samo głupia jak one. Prawdę mówiąc, manual, ratuje ci tyłek.
ustawisz manual i zrobisz zdjęcie. W takiej sytuacji to, że ci jedno zdjęcie nie wyjdzie, to nie ma żadnego znaczenia. Patrzę, czyje to jest zdjęcie. Tutaj przede mną. O, tam jest moje zdjęcie, ale za daleko, wrzucę je na ten. I patrzysz na takie coś i wszystko robisz w manualu. Ile się da robisz w manualu, w automacie nie. Nawet jeśli światła zgasną nagle, zrobisz zdjęcie i nic na nim nie ma, to nie szkodzi, zrobisz następne. W tym momencie zrobisz tych zdjęć kilka, różnych. Sprzęt. Pamiętaj o tym, żeby wziąć minimalną ilość sprzętu. Jeden korpus, jak najmniej obiektywu, ponieważ to wszystko musisz ze sobą nosić. Nie ma opcji, że ty nagle zostawisz gdzieś torbę i pójdziesz tam robić zdjęcia. Tłum ludzi. Nie możesz wziąć plecaka, bo plecak jest z tyłu. Rozpychasz się w tłumie, to raz, dwa, ktoś ci dla żartów rozepnie kieszeń, ale w pewnym momencie się pochylisz i ci wszystko wysypie z kieszeni, jak ktoś nadepnie na to, co ci się wysypało. Minimalna. Torba. Ta torba tu mieści ten zestaw do nagrywania, mój aparat i trzy obiektywy. Mikrofon. Zapasowe baterie. Także jeden korpus. Najlepszy korpus. No, to jest tak, że czym lepsza czułość, którą możesz użyć w aparacie, tym lepiej. Czułość, no nie wiem, no 3200, 6400, takich czułości się używa, później musisz to wywołać, czasami odszubić, ale to jest, wszystko jest, tego się nie da powiedzieć, że dobra, ustaw sobie aparat na 3200, przysłonę na 4, czas na 1,6, wchodzisz, robisz zdjęcia. Nie ma. Każda scena jest inna. Tą scenę to my znamy. Znamy ją bardzo dobrze. Na niej robiliśmy już dziesiątki razy zdjęcia. Jeśli nie setki, nie, setki imprez to nie, ale dziesiątki imprez na niej zrobiliśmy wszelkich, różnych. Od koncertów charytatywnych po profesjonalne, duże gale, koncerty i tak dalej. Więc my znamy to światło, znamy też tego, co ustawia światło i wiemy, czego się po nim można spodziewać. Uważaj na lasery. Lasery, które czasami idą tak, one nigdy nie idą w oczy publiczności, ale idą czasami nad głowami, więc pilnuj się, żeby się nie wstawić w laser, który ci zaświeci prosto w obiektyw, bo to nie jest przyjemne. Ale mówię o sprzęcie. Jak najlepszy korpus, jeden korpus, obiektywy. To jest tak, czym jaśniejszy obiektyw, tym lepiej. No niestety, jeśli masz jeden jasny obiektyw, to możesz zrobić wszystko jednym obiektywem. Jeśli weźmiesz zooma, to możesz robić wszystko zoomem, to każdy obiektyw może być dobry. Ja mam przy sobie w tej chwili 51-4, która jest taka na aparacie założona po to, żeby na próbach robić zdjęcia z oderwanym tłem. Do tego mam szerokokątny obiektyw, bo ja kocham szerokokątne obiektywy, plus żeby zrobić takie odjechane zdjęcie z dołu, z jakimiś smugami przycinającymi, to szerokokątny obiektyw jest bardzo dobry. I szerokokątny obiektyw może być tak jak ja mam, ze światłem 4.0, nie mam 2.8, bo takiego w ogóle nie posiadam. I on jest ok. Dobrze, żeby ten zestaw dobrze ustawiał ostrość, ponieważ nie masz wyjścia. Ręcznym ustawieniu ostrości przy takich warunkach ja sobie nie poradzę, ale ja nie mam, ja mam wadę wzroku, powiedzmy, która mi powoduje, że muszę robić to na autofokusie. Więc zestaw musi być szybki. Szybki, żeby szybko ustawiał ostrość. Tutaj trzeci obiektyw, który ze sobą zabrałem, to jest 70-200. Po to właśnie, żeby robić zbliżenia bez podchodzenia, ze stabilizacją, czyli da mi możliwość robienia zdjęć przy 1,6, 1,30. Tu jest też tak, że jeśli oni skaczą, to pamiętaj o tym, że co z tego, że ty się wystabilizujesz, kiedy oni się będą ruszali. Jeśli zespół podskakuje, robi rzeczy, to musisz mieć 1,125. No chyba, że masz wprawę i wyczujesz moment, ponieważ nawet osoba, która podskakuje, nie podskakuje jednakowo, podskakuje i jest taki moment, kiedy zawiśnie w powietrzu. Wtedy trzeba zrobić zdjęcie. Zanim ona ciach, to jest ćwierć sekundy, mniej niż ćwierć sekundy, kiedy ona jest prawie stoi w miejscu, kiedy siła podskoku zaczyna się równoważyć siłą grawitacji i tam można uzyskać krótszy czas sfotografowania i nieporuszone zdjęcie, zanim spadnie z powrotem. I to, trzeba kombinować. Smugi światła, bo ja mówiłem o świetle, a nie powiedziałem o smugach światła. Dym, smugi światła, to wszystko jest dla ciebie, po to, żebyś dym musisz wykorzystać. I to, że osoba będzie ciemna, nie ma żadnego znaczenia. Musisz tak to naświetlić, żeby to było ciekawie.
kolory, jeśli ci wejdą, wyjdzie niebieski, czerwony, zielony jakiś tam, nie ma znaczenia żadnego. To nie musi być w naturalnych kolorach. Na scenie nie ma naturalnych kolorów. Na scenie jest czasami są takie kolory, że to się w głowie nie mieści. I te kolory trzeba oddać na zdjęciu. Dlatego ja blokuję w 90% ustawienie balans bieli na słoneczko, czy na 5500, czy 5200 kelwinów. I robię zdjęcia, wtedy mam szansę na to, że to, co widzę, to będę miał na swoim tym rawie, czyli tym cyfrowym negatywie. Ładnie zaczynają grać. Progrock Festival, Progrock Fest 2021 zacznie się za półtorej godziny, także już niedługo. Na pewno można obejrzeć to, znaczy nie, co ja gadam, przecież ten film puszczę w czwartek, to już będzie po. Wpisz. Na pewno będzie w internecie relacja na żywo i prawdopodobnie będzie live na żywo szedł i na pewno będzie można obejrzeć to po fakcie też. Koncerty, a są fajne. Jak któregoś razu przyjechał zespół, który się nazywał Wszyscy Byliśmy Harcerzami, to ja usiadłem z wrażenia i przestałem robić zdjęcia. To już był ostatni zespół. To już było, nie wiem, po północy, to grubo po północy. Już mało widzów zostało, już się wykruszyli ludzie. W pierwszym rzędzie usiadłem i z otwartą gębą siedziałem i słuchałem, co oni śpiewają. Jak wiesz, co oni śpiewają, to wpisz sobie w Google Wszyscy Byliśmy Harcerzami zespół, posłuchaj, co oni śpiewają. To jest obłęd. Jeśli lubisz oczywiście rocka, bo jeśli nie lubisz rocka, to nie słuchaj tego. Dobrze, to ja będę kończył. Nie będzie dzisiaj galerii zdjęć, albo dobra, to ja wrzucę kilka zdjęć z naszych, z tych galerii tutaj. O, trochę ciszej się zrobiło, ale przestanę krzyczeć. Z tych, co robiliśmy, bo my co roku robimy mniej więcej wystawę ze zdjęć, w tym roku też, z tym, że w tym roku jest też zaproszonych, a to są doloty zdjęcia, jeszcze dwóch kolegów, którzy też robili zdjęcia w 2019 roku. Także wrzucę małą galerię zdjęć z Progrock Fest z 2019 roku. No chyba, że z tego roku jeszcze zdążymy obrobić i coś przygotować. Dobra. Dziękuję ci za uwagę. Zapraszam do obejrzenia innych filmów, do obejrzenia galerii i do zobaczenia. Cześć.